No i dobra, no dobra. Spróbujemy sobie teraz uruchomić dalsze przejście. I teraz tak, mamy taką możliwość. Moi drodzy, tutaj z tego miejsca możemy sobie ustawić snajpera. On powinien dość dobrze widzieć, ale już widzę, że skubany się gdzieś wyniósł. Dobra, nie będziemy się tutaj kombinować. Wyślemy naszego zawodnika na przeszpiegi wyżej. Teraz tak. Żeby to było w miarę bezpiecznie zrobione, to pobiegniemy najpierw tu. I drodzy, ten gościu jest idealny. Tylko jakby jeszcze miał właśnie te trzy pola większego biegania, to byłby luks. Teraz tak. Podbiegnijmy tu. Nie ma. Dobra. My na razie w takim razie spróbujemy się schować za obcą zabawkę. Potwierdzam. Małe warta. Snajperski karabin też musi się gdzieś tutaj po prostu przytulić. Tylko on powinien być trochę z dala od reszty. Dobra. Tak sobie myślę, że moi drodzy, już idę. Mamy do czynienia jeszcze tylko właśnie z tym cyberdyskiem. I teraz tak. Tu niestety, moi drodzy, cały jest problem w tym, że nie mamy gdzie chować tych naszych ludzików. No dobra, Tanaka, no gdzieś musisz podbiec. Tanaka niestety nie ma refleksu. Już tam idę. Szybkiego. Ale za to refleks ma ten. Dobra, zrobimy sobie wartę. Zobaczymy, co się będzie działo. No nie, stary numer. Słyszeliście to? Stary numer. Wracamy, kochani. To są gnoje paskudne. Dobra. Musimy przede wszystkim, moi drodzy, zobaczyć, jak wygląda nasze... Teraz tak. Gdzie jest mój snajper? Panie snajper. Godzie się wkurzył. Snajper musi być wyżej. Taka jest rola snajpera, żeby pilnował to całe towarzystwo. Dobra. Słuchajcie, zakładam tak. Po pierwsze. Goście wyjdą za chwilę. To jest raz. Więc robimy sobie wartę na pistolecie. Teraz tak. Tanakę wypadałoby wysłać gdzieś w takie bezpieczne miejsce, ale niestety nie sięga do tych. Dobra. Tanaka. Tanaka wali sprint tutaj. Zobaczcie, jak jest blisko. Teraz tak. Ty ustaw się na razie. Musisz chyba tu zostać, bo nie, jeżeli tu przyjdziesz, to cię zobaczą. Dobra, robimy wartę. Wolałbym, żeby dostał cyberdysk najpierw. Mufadal. Przybiegnie tu. Albo tu. To jest niezłe miejsce. Rozstrzygniemy problem, czy będziemy widzieć. Tak. Czyli, moi drodzy, tak. W tym miejscu... Ruszamy. W tym miejscu prawdopodobnie byłby widoczny. A ten w tym miejscu nie powinien być widoczny, ale za to będzie się odszczekiwał. Mam nadzieję. No to dobra, zobaczmy, jaki będzie efekt. Tak jest, dobrze. Przywalić tego paskuda.
że tamten nie trafił. Co za zesol. Tak, co my tutaj mamy? Teraz, moi drodzy, mamy śmieszne miejsce i nawarcie tego gościa. Więc tak. No, dawaj tutaj. Dobrze. Ty, kolego, zrobisz za chwilę porządek z tym. Tak, błyskawiczny refleks. Dobrze. Teraz tak. Potem się tym zajmiemy. Dzięki temu tego możemy se z lekka odsadzić. I skasujemy go. Sro. Raz. Wiecie co? Nie widzieliście jeszcze hakowania drona. A taką opcję zaposiadam. Więc zapiszemy sobie, ponieważ program potrafi różne rzeczy dziwne robić. Ale hakowania drona jeszcze żeście nie widzieli. To jest hakowanie drona. Chodź, przyjacielu, 100%. Do końca misji ten dron jest mój. Prawda? Jakie fajne? No to dobra. Teraz się zajmijmy tym. Niestety Lee nie ma amunicji przeciwpancernej, ale... No. Ale cyberdysk, który jest po prostu... No i co? Który teraz się zlituje nad tym naszym sympatycznym? Tu wejdziesz. W drodze. I co, zhakujemy jeszcze jednego? A co mi szkodzi? Tylko wiecie co? Może lepiej nie, bo ja muszę mieć na ogłuszenie, ale to ogłuszenie to... Obaj mają to. Dobra, będziemy mieli dwa drony na własność, przy czym niestety jak wylądujecie, to tych dronów i tak nie macie. Dobrze. Mamy własne drony. Nie ma sprawy. Zank, wracaj. Warta. Ty, kolego, przejdź se tu. I przeładuj. Bardzo interesująca sprawa dzięki temu. Wróbel tutaj się na pistolecie na razie zaczaił. Nie był potrzebny. Warta. Znaczy przeładowanie. Moi drodzy, to są jeszcze... To, co słyszeliście, to są nasze przesympatyczne drony. Teraz tak, dron. Dobra, widzimy drona. Jakby mu tu zrobić krzywdę? Tędy. Dobra, to ty słuchaj, snajper. Idź no tu. Będziesz go widział? No nie będzie go widział, nie pod... Czyżby ty... No tak, ale stąd powinien widzieć go. Więc zostawimy go na tym, gdyby się zdecydował. Teraz tak. Kolega dron. Kolega dron ma taką ciekawą właściwość, moi drodzy, przeciążenie. Proszę, może się sam zabić, zadając 3 punkty obrażenia jednostkom. Ale nie będziemy tego robić. Moi drodzy, drony są bardzo latające. Proszę zobaczyć, jaki spryciarz. O, dzień dobry. Teraz tak. Ten drugi dron jest w powietrzu. Więc na razie... Opuścimy go. Niech sobie łazi. Będzie mi służył do wykrywania tego jeszcze jednego drona, bo te dwa drony na pewno chodzą w parze. Teraz tak. Tu
powinien być jakaś widoczność. Więc jeżeli ty przejdziesz tu, powinieneś mieć szansę go zdjąć. No dobra. Tak jest, dowódco. No dobra, na razie nie są widoczni. Tam są dwa drony. Dobra, na razie robimy tak. Gdzieś znikły. Ha, zabawy ciąg dalszy. No dobra, skubane jeże, wracamy po was. Gazu. To jest, moi drodzy, coś, czego najbardziej nie lubię, bo... Rozgaz, pędzę. Potrzebuję jednego snajpera. Ale wyobraźcie sobie taką czeredę dwóch... Ta jest. Dwóch, trzech elitarnych mutonów, która ląduje na naszych tyłach. Więc, no dobra. Zależy mi bardzo, moi drodzy, na tym, żeby... spróbować złapać tego, jak on się nazywa, dowódcę sektoidów żywcem, a przy posiadanych snajperkach plazmowych nie będzie to takie proste. Dobra. Słyszeliście to? I co? Dobra, Tanaka, leć po nich. To jest jeden. Będzie ich widać. Dobra, ty go nie widzisz. Trudno. Rozkaz. Ty się tu ustaw. Pomyłka, pistolecik warta. Dawaj, tutaj drony czekają na razie na swoją kolej. Warta. Co zrobicie, gnojki? Przedłużacie mi tą grę w sposób nieoczekiwany. O, proszę. Jakie skubane, no. Tanaka. Tu masz pełną tą. Tak jest. Dobra. Mówcio. Zrozumiano, ruszam. Jak tak dalej będziemy się cofać, moi drodzy, to nie wiem, jak daleko dojdziemy. Warta. Warta. No dobra, sprawdźmy, co będzie teraz. Idziecie do tyłu, czy w moją stronę? Dobra. Słuchajcie, szczury lądowe. Dość tego czekania. Przyjaciel w polu widzenia. I co? A my mamy niespodziankę. My mamy dwa strzały. Bo on maruj pocisku. Dobra. Możemy rozpocząć przerwaną tę. Dobra. Lee. Z tego, co pamiętam, to było spokojnie. Dobra, na razie czekaj. Teraz Douglas. Tu. Tak jest. Dobra. Wróbel plamisty. Tu. Teraz tak, następny to tak szybciutko, kochanieńki, wracaj, bo jesteś nam bardzo potrzebny, bo jesteś do łapania tych sektoidy. Siedzi chyba ostatni jeden, może będą dwa, zobaczymy. Teraz tak, słuchajcie, Lee będzie miał specjalne zadanie, ponieważ on ma rakietę, o nie, tak, tak, to nie chce. On ma rakietę taką zdechławą.
Wobec tego, jeżeli on tam zapoda, ten dowódca sektoidów najprawdopodobniej ma 10 życia, to jak zapoda mu taką zwykłą... Dwa drony, dobra. To nie powinno być kłopotu. Tak, słyszę cię, tam siedzisz, skubańcu jeden. Koło tego. Teraz tak, Tanaka. Tu. Dron. Nasza sympatyczna wsparciówka. Wiecie co? Robimy oddaj ruch, bo potrzebujemy ich obu. Dobra. Teraz tak. Grzecznym i dyskretnym bieganiem, po cichu, przemieszczamy się w pobliże naszego potencjalnego stwora. Teraz tak, Mufadal pójdzie drugą stroną. Przyjęłam, ruszam. Dobra. Co to do cholery było? Zaraz wam zademonstruję coś śmiesznego, ale to musimy zaraz tam będę. Trochę podejść i się trzymać na razie z dala. Moi drodzy, tutaj będzie można sobie zeskoczyć za chwilę, ale trzeba to zrobić z wyczuciem. Teraz tak, Mufadal, robimy taki numer. Tu. Przy okazji stwierdzimy, gdzie siedzi nasz gnojek. Aha. Musimy zachować ostrożność. No nie dobrze. Zapominajmy, co się stało podczas naszego ostatniego spotkania z tym obcym. Dobrze, i do tego celu służy Li, który go zmiękczy. Już tam idę. Dobra. Stąd nie będzie widoczne. Dobra. Teraz tak. Panowie, w razie co, czają bazę. No i teraz tak. Mister Tanaka założy tu. Dobra, zapisujemy i łapiemy gościa. Teraz tak. Masz dychę. A ty, Li, masz rakietę. 9 punktów obrażeń. Sypniemy. Bez żadnej obawy, moi drodzy, nie ma sytuacji takiej, że ten... Co tu tak hałasuje? Że gościu nam ucieknie. Dobrze, siedzi w tym samym miejscu. W związku z tym, panie Tanaka, to miejsce jest jak znalazł dla ciebie. Zaraz będę na miejscu. Tak. I próbujemy złapać wodza. Dobra, gościu się skurczył. Chyba w końcu uda nam się przychylić szale na naszą korzyść. Przejęliśmy ich urządzenie, więc obcym zaczynają kończyć się tajemnice. No, możemy, mamy 19 minut. Tak, tego się nie da przyspieszyć. Tutaj radość ogólna. Wielkie niebo, guma na drodze, a dzieciaki na tylnym siedzeniu. Odbiór. Dobra, z tego wszystkiego... WD-3-1, do zobaczenia w środku. Z tego wszystkiego najfajniejsza jest ta guma na drodze. No i teraz tak dla sprawdzenia, moi drodzy. Na pewno poleciałem jako Impossible. Coś się stało? Tak. Dobra, wracaj. Nie będziemy tych filmików już oglądać. To jest filmik z panią. Dobra, tego też nie oglądamy.
Mamy wynaleźć łączność hiperfalową. Wspaniała robota, dowódco. I teraz tak. Polowanie obcego żywcem pozwoli nam przeprowadzić więcej eksperymentów niż w przypadku martwych okazów. Dobra. Będziemy w kontakcie, zapisujemy ten stan gry. Lekko niestety zdziwieni właśnie tym faktem, że to się zrobił nie impossible. Idę to od razu sprawdzić. No, widzicie? Przerzuciło go na poziom zwykły, chociaż grałem cały czas na niemożliwym. No cóż, dobra, wracamy na poziom niemożliwy. Robimy zatwierdź. Wcale się nie cieszymy. Teraz tak, w laboratorium nie mogli przewidzieć takiego obrotu spraw. Zmieniamy. Zakłóciliśmy ich sieć wsparcia. Badamy dowódcę sektoidów. 20 minut filmiku, więc kasę możemy na to pozwolić. Trochę mu wyprasujemy mózg. Dobra, fajna sprawa. Gość jest zbadany. Możemy sobie właśnie zbudować to laboratorium. Co za chwilę zrobię. Sekcja zwłok. Dobra, to wyjątkowy i tak dalej. Wabik i kontra psioniczna, czyli będę miał już full wyposażonych modyfikacją genetyczną ludzików. Wracamy do łączności hiperfalowej cel. To od razu trzeba zbudować. Ostatnio poczyniliśmy spore postępy. Ja też zrobiłem. Przyznaję, że dowódca sektoidów to intrygujący okaz. Laboratorium. Ale moją uwagę psioniczne. Było też to urządzenie. Dobra, laboratorium psioniczne, rozpoczynamy budowę. I moi drodzy, teraz tak, proszę zobaczyć, tu się nie ma w czym czaić. Kasiory, wszystkiego jak 150, 20 lirium, jeszcze będę miał zwrot. Robimy przyspieszenie, tak, 7 dni więcej kosztuje i jedziemy. Dobra, za 7 dni mamy zrobione. W międzyczasie, moi drodzy, jeszcze raz zapiszemy ten stan, ale to nie pomoże, moi drodzy, zapisujemy go. I powiem tak, prawdopodobnie na razie widzimy, że jest poziom niemożliwy, ale potem taki nie będzie. Dobra, jedziemy, przyspieszymy sobie szybciutko, jeszcze tylko. Dobra, łączność hiperfalowa jest wybudowana. Teraz tak, wybudowanie przekaźnika hiperfalowego należy odłożyć dużo dalej, dlatego że wówczas zaczną nam przyjeżdżać już niestety eterale. Więc teraz tylko pancerz widmo. W 2 dni się uporamy z tym, prawda, projektem. No i miejmy cichą nadzieję, że jeszcze nas nie zaatakują. No i dobra. Teraz już będziemy mogli się z nimi zmierzyć. Czy jesteśmy bogaci? Lanca fuzyjna, bo rozpocznij projekt i zaczynamy się bawić. Teraz tak, po pierwsze, w dziale technicznym. Pokój sytuacyjny, jeszcze iść na szary rynek. Ile my mamy? 2 wraki cyberdysku, to jest właśnie to. Kawałków broni, zabawka. Ile mamy komputerów? 24. Źródeł zasilania. Ło! Bosko. Słuchajcie, robimy sobie tak. Po pierwsze, produkujemy 2 Firestormy. Nigdy tak nie robiłem, ale sobie teraz w każdej bazie wyprodukuję po 2 Firestormy. Niedziałko EM będą wyposażone tylko w lancę fuzyjną. Do tego, moi drodzy, pancerze widma. Są drogie, ale nie na tyle, żeby nas nie było stać. Robimy sobie tak. Wszystko, co żywe, chodzi w widmach. Dlaczego? Dlatego, że wówczas mogą szybko biegać. Więc tak. Tanaka. Wyposażenie. Widmo jest takie samo jak szkielet, ale premia do zdrowia 6. Dawaj tu. A szkielet ma premia do zdrowia 3, więc jest lepszy. Nie ma co się oszukiwać. Teraz tak, że im potem nie brakło. Wróbel, widmo. Nie będzie mógł go używać, ponieważ ma skórę. Widmo, ale za to będzie mógł dalej biegać. Izabelka, to być może dostaniesz widmo. Ten nie ma
jeszcze. Aż muszę sprawdzić. Nie, nie ma. Ten ma bioelektryczną skórę, więc widmo będzie u niego działało. Kto dalej? Fatima, żołnierz wsparcia. Widmo. Jeszcze raz. Tryb ducha. Średni, systemy, 4 razy aktywacja. Daje umiarkowaną premię za ognioodporny. Zwiększa szybkość poruszania się. Dobra. Mufadol będzie biegał na większość misji. Fournier, Ignatiev, Douglas, Kotsi, Vega. To kto to ostatnio był na tym? A Gordon Douglas. Chyba. Pokażmy się tutaj, który jest. Gordon Douglas. Tak, Douglas był, bo on ma dość interesujące parametry. Wyposażenie. Widmo. Dobra, oni ostatnio latali. No to dobra. Nie będziemy dalej robić. Ewentualnie jeszcze zrobię sobie taką sytuację, że po zrobieniu tego wszystkiego pokażemy sobie jeszcze raz atak na naszą bazę i wtedy jak przyjdą sektopody, ale już nie jesteśmy tacy zupełnie goli. No to do zobaczenia.